Jest to Trevor R150 z 1935 roku. To jest samochód, który pokazuje pewną linię rozwojową, pewną koncepcję, jaką mieli Emil Trevor i Bernhard Junior Trevor na prowadzenie swojej fabryki, na to, co proponują jako modele do sprzedaży, i próbowali to konsekwentnie realizować. Bo w 1930 roku zaczęli produkować pierwszy w Niemczech samochód, który miał przedni napęd. To był Trevor V5. Potem jego następcą był Trevor R140 i z kolei trzecim modelem, ale też z przednim napędem, był Trevor R150, więc to jest takie bardzo ważne podkreślenie, że oni mieli koncepcję bardzo nowoczesną, bo wtedy samochody z przednim napędem to była nowość, one się przebijały dopiero na rynku i nie wszyscy mieli do nich zaufanie. Beep, 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 beep.